Skoro nie wyrabiam się z seriami, które wymagają kontynuacji, to stwierdziłem, że narobię jeszcze większego bajzlu i zacznę nową serię. I tak oto witam Państwa w pierwszym odcinku magazynu Przegląd Lig Łujowych i zajmiemy się w nim rozrywkami jeszcze gorszymi od polskiej ekstraklasy. Plan był taki, żeby był to program o charakterze newsowym, ale newsy na kartofliskach, no to wiadomo, że pierwszej świeżości nigdy nie będą. A więc zaraz zajmiemy się podsumowaniem jesieni na krajowych stadionach. Pora nominować zespoły w prestiżowych kategoriach najgorsza drużyna w Polsce. Zaczniemy od mężczyzn. Florek Trzeszczyn, zespół z 8 ligi. Panowie dali czadu. Średnio w jednym meczu tracili 20 bramek, no nie jest to w sumie jakoś nic nadzwyczajnego, bo to się zdarza stracić 20 bramek przecież w jednym spotkaniu, ale to co ich odróżnia od innych zespołów to, że w jednym meczu stracili tych bramek 39. Żadnej nie strzeli, więc wynik 0,39. Jest to zdecydowanie rekord sezonu w Polsce. Czy to jest rekord Polski w ogóle? Ja nie wiem, ale tak kurde nie wiem, czy ktoś mógł więcej przegrać. Tak więc Florek Trzeszczyn nominowany w kategorii najgorsza drużyna męska, natomiast drużyna kobieca. Zespół nazywa się Kanikuła Bytów, występuje w czwartej lidze. Zespół ten może poszczycić się porażką 0-35. No i wychodzi na to, że panie tej jesieni grały w piłkę lepiej od panów. Bo tu 35-0, a u panów aż 39-0. I Florek, i Kanikuła dużo bramek straciły, ale coś tam przy okazji strzelały. Ale jest jedna drużyna w Polsce, która przez ostatnie miesiące nie zdobyła ani jednej bramki. W czwartej lidze kobiecej występuje drużyna Zieloni Niegowicz. No i ten zespół zakończył rok z bilansem 0 bramek strzelonych, 57 straconych. Ale bardzo podoba mi się to, w jaki sposób dziewuchy reagują na te swoje wyniki. Pozwolę sobie zacytować profil facebookowy tego zespołu. No niestety nie idzie nam w tej rundzie jesienne najlepiej. Jak w każdej drużynie w takiej sytuacji potrzebna jest zmiana. I my też taką wprowadzamy. Zaczynamy od zmiany administratora naszego profilu. No dobra, było o najgorszych drużynach w Polsce. To teraz zajmiemy się najciekawszymi meczami. Zdaje się, że ciekawie było na meczu w Krośnieńku nad Dunajcem. Miejscowa Sokolica grała z Białymi Biały Dunajec. I przeglądając wyniki w serwisie 90minut.pl, tam można się natknąć na taką adnotację. Spotkanie zostało przerwane w 89 minucie. Goście zrezygnowali z gry. Trochę czasu im zajęło podjęcie decyzji, czy grać, czy nie. W Krośnieńku nad Dunajcem goście zrezygnowali z gry w 89 minucie, a w województwie łódzkim był zespół, który zrezygnował z gry w 68 minucie. Ale miał konkretny powód, ponieważ zawodnicy Olimpii Karsznice, jak twierdzą, byli obrzucani petardami, a dodatkowo ktoś zaczął strzelać do nich z pistoletu gazowego. No i jak napisano w serwisie łódzki-futbol.pl, zawodnicy gości zwrócili się z prośbą do gospodarzy, no to żeby jakoś opanować tych kibiców. No i co usłyszeli? To mi się podobało. Muszę zerknąć, bo to chciałem dokładnie zacytować. Kierownik drużyny odpowiedział im podobno, że jest odpust i chłopaki muszą sobie postrzelać. Kolejny mecz w województwie łódzkim. Znowu informacja z serwisu łódzki-futbol.pl. Otóż w jednym z zespołów B-klasy zagrał nieuprawniony zawodnik. Najpierw tam w sobotę zagrał w lidze okręgowej, a w niedzielę, jak miał wolny czas, to wspomógł chłopaków z klasy B. Nie, to jest fajne. Fajne jest tłumaczenie kierownika drużyny, która wystawiła zawodnika na lewo. Ten kierownik został zapytany właśnie przez twórców serwisu. On powiedział, nie wie, czy ten zawodnik zagrał w tym spotkaniu, bo on nie pamięta, czy na tym meczu był. I kierownik nie pamięta, czy był na tym meczu. Dobra, wystarczy tych nieświeżych nowinek z polskich boisk. Teraz zajmiemy się poważną piłką rumuńską. Oto druga liga rumuńska. Na śniegu sobie pograli. W tym nie ma nic dziwnego, że grali na śniegu. Ale ten mecz się dosyć dużo opóźnił. Kto w Rumunii by się spodziewał, że spadnie śnieg w grudniu? No i nie mieli piłki czerwonej. A że grali na Zadupiu, więc trzeba było pojechać do miasta, do centrum handlowego, no i kupić tą czerwoną piłkę. No więc spotkanie trochę się z tego powodu opóźniło, ale rozegrano. A z podobnym problemem borykano się na derbach Sarajewa. No tam też niespodziewanie spadł śnieg. Tam też nie było czerwonej piłki, ale gospodarze wpadli na lepszy pomysł. Oni nie będą jechali do sklepu. Oni tą białą piłkę pomalują na czerwoną. No i wyciągnęli spreje i zasprejowali tą futbolówkę. Wróćmy jeszcze na chwilę do Rumunii. Tam w Ekstraklasie gra zespół o nazwie Juventus Bukareszt. W drużynie idzie
Tak, średnio, bo zajmuje ostatnie miejsce. I Emanuel Rosu na Twitterze, jeden z dziennikarzy rumuńskich, napisał, że ma bardzo smutną wiadomość dla milionów fanów Juventusu Bukareszt. Od razu odbiję od tych milionów, bo sprawdziłem, ile tam chodzi na mecze Juventusu. No i okazało się, że na jednym spotkaniu w tym sezonie na meczu Juventusu Bukareszt było 27 osób na meczu Ekstraklasy Rumuńskiej, więc no nie mnożko. No i ten Juventus Bukareszt został poproszony przez Juventus Turyn, Nakazano im zmianę nazwy klubu, bo to nie przystoi, żeby zespół z Bukaresztu nazywał się tak samo jak zespół z Turynu. No i zespół z Bukaresztu się zgodził i od tego roku zespół nazywa się już Colentina. Nie Juventus, a Colentina Bukareszt. No i od razu rozpoczęły się prace nad nowym herbem. No i jedna z propozycji była taka. Nie wiem, niewiele rzeczy mnie śmieszy, ale no to mnie śmieszy. No, podoba mi się nowy herb zespołu Colentina Bukareszt. Teraz jeszcze poważniej, bo będzie o Celonie, ale nie Barcelonie, a Bircelonie. Zespół o takiej nazwie występuje w lidze guamskiej. Jest taka wyspa Guam. To jest gdzieś tam w pizdu na Pacyfiku. To jest chyba jeszcze terytorium Stanów. No i tam mają swoją ligę i to jest moje najnowsze odkrycie. Naprawdę fenomenalne rozgrywki tam mają. Poziom wyborny, no sami zobaczcie. Trzeba przyznać, że jakość jest quality i to dosłownie, bo w lidze występuje drużyna o nazwie quality. Tak więc w lidze tej występuje Bircelona, quality, a na ostatnim miejscu zespół o nazwie Disasters, czyli katastrofa. Coś czuję, że do tej ligi to będziemy regularnie powracać, a tak na początek, na zachętę zajmiemy się dwoma meczami zespołu wspomnianego wcześniej Bircelona i zespołu Crushers. Pierwsi przegrali 0-16, drudzy 0-13. I chciałem zwrócić uwagę na pracę bramkarzy obu zespołów. Najpierw zobaczmy sobie trzy gole z meczu Bircelony i zobaczmy pracę golkipera. No i teraz mała sonda, który z bramkarzy zaprezentował się lepiej. No teraz bramkarz zespołu Crushers. No i ciężko wybrać. Poziom jest w miarę równy. Tak jak mówiłem wcześniej, do tej ligi wracać będziemy, bo tam się dzieje. A teraz co? No to pora na kolejną wyspę. Tym razem będzie to wyspa Sark. Jedna z wysp normandzkich, położonych pomiędzy Anglią a Francją. Na wyspie Sark mieszka 600 osób. Na wyspie Sark jest zakaz poruszania się samochodami. Tam można jeździć tylko dorożkami. No i wyspa Sark od czasu do czasu ma własną drużynę piłkarską. Na przykład w 2003 roku drużyna ta wystąpiła na tak zwanych mistrzostwach wyspiarskich. Tam grała w piłkę przeciwko takim potęgom jak Gibraltar i Grenlandia. Grała z sukcesami średnimi, bo z Gibraltarem dostała w dupala 0,19, od Grenlandii 0,16. To było dosyć dawno temu, ale teraz troszeczkę temat powrócił, ponieważ panowie youtuberzy z Anglii zrobili odcinek o wyspie Sark i właśnie wspomnieli tam o tych sukcesach piłkarskich. No i wpadli na pomysł, żeby dać szansę temu zespołowi po raz pierwszy w historii wygrać. Lads, we can do this. I'm sorry, we could be the first team to go over and get beaten by yes! Sark. Yeah. Nie bejają, ale dziennikarze BBC zadzwonili tam na tą wyspę z pytaniem, co oni na to. No i kierownik drużyny stwierdził, że gramy. No i ten mecz ma się odbyć. Nie wiem kiedy, no trzeba śledzić sytuację. To może być dobre spotkanie. Ja ze swojej strony mogę obiecać, że jakby tylko chcieli, to drużyna kartofiska z wygranym czy z przegranym, to my bardzo chętnie ich opykamy. A jak? A w tajemnicy Państwu powiem, że my jako zespół kartofiska też mieliśmy taki dziwny piłkarski plan. Rozważaliśmy start
w Pucharze Andory. Tak, chcieliśmy zgłosić zespół Kartofliska do Pucharu Andory, ale to chyba nam się na razie nie uda. Zakończyło się na planach, ale kto wie, może jeszcze ten Puchar Andory kiedyś zdobędziemy. No a skoro jesteśmy już przy Andorze, no to zerknijmy, co tam w tej lidze się dzieje. A dzieje się nieźle. Tam jest taki zespół Peña Encarnada. Nazwa to podobno jest związana z kibicami Benfiki, bo to kibice Benfiki i Lizbona rezydujący obecnie w Andorze w tym zespole grają. Tak grają nie najlepiej w tym sezonie. Bo na razie wszystko przegrali, 0 punktów. Co ciekawe, nie wiem, może to jest popularne, może to się często zdarza. Ja nie widziałem, że na razie po tych kilkunastu kolejkach drużyna Peña Encarnada strzeliła więcej goli samobójczych niż takich zwykłych do bramki przeciwnika. Bilans jest chyba 4-3, chociaż nie wiem, chyba teraz ta Peña Encarnada strzeliła czwartą. Nawet tak się wyrównało, to i tak jest nieźle. No zobaczmy jakiegoś takiego samobója. Taki zwykły, no. Drużyna Peña Encarnada traci średnio 7 bramek na mecz. Dużo bramek ze stałych fragmentów gry tracą. Nawet całkiem ładnych, więc teraz dwie bramki rzutów wolnych. No i teraz ten drugi będzie niezły. Bramka uznana, no i dzięki takim decyzjom arbitrów andorskich Peña Encarnada ma 0 punktów. Na koniec jeszcze o zespole, który wszystko wygrywa, żeby tak nie było, żeby tylko tych najgorszych. W lidze Gibraltaru jest zespół Lincoln, Red Wings, oni się chyba nazywają. I oni wygrali wszystkie mecze w tym sezonie. No i chciałem zaprezentować jakieś ładne bramki zespołu Lincoln, Red Wings, ale nawet nie strzelili żadnej ładnej, no prześledziłem wszystkie tam jakieś skróty. No i nie mają ładnej, no, żadnej ładnej nie zdobyli, ale inni takie strzelali, więc teraz na zakończenie 3 najładniejsze moim zdaniem gole tego sezonu w lidze gibraltarskiej. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem, bo jestem trzeźwy. Zobaczmy jeszcze jedną taką na deser, jedną bramkę Manchester United, bo tam gra drużyna o nazwie Manchester United. A jeszcze jedno. Teraz w lidze gibraltarskiej jest przerwa zimowa, ale w Gibraltarze wystartowała Liga Esportu. I tam każda drużyna, która występuje w normalnej lidze, wystawiła również drużynę sportową. I grają normalnie cały sezon. No i to było na tyle w tym pierwszym odcinku. No strasznie ciekawe. Ciekawe jest też, czy będzie jakaś regularność. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli ktoś dotrze tam przez przypadek, trafi na jakąś informację, która mogłaby się w tej wspaniałej audycji pojawić, to ja zapraszam do kontaktu. Czy na maila, czy na Facebooku, czy na kartofliskowego Twittera. No ale i tak powinni być mieli, bo kogo przecież to interesuje.